Krzysiu, twoja faworytka, twoja najlepsza przyjaciółka wygrała dzisiaj. Jak ty się z tym czujesz? Nie było innej możliwości. Beata Tadla wygrała Tanie z gwiazdami. Ja ledwo dziś mówię, ponieważ darłem się i kibicowałem jej, jak również głosowałem. Cieszę się, że to Beata właśnie wygrała, bo to właśnie Beata, moim zdaniem, spośród nas wszystkich gwiazd, miała najwięcej charyzmy, energii, determinacji. To ona najbardziej walczyła, ćwiczyła na treningach. Ja bardzo się z tego cieszę, dlatego że ten Taniec z gwiazdami będzie również dla niej takim uwierzeniem w siebie i myślę, że kopniakiem również w tyłek, że nie powinien człowiek załamywać się jakimiś swoimi osobistymi porażkami, po prostu żyć, realizować swoje cele. Beata jest taką osobą, ja będę jej zawsze kibicował. Myślisz, że była jej ta wygrana tak bardzo potrzebna? Mówię, że ta wygrana Beacie była na pewno potrzebna, żeby właśnie uwierzyła w siebie. Ja nie mówię tu o pieniążkach. No są to zawsze jakieś pieniądze, 100 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na fajne cele, ale na pewno właśnie takie uwierzenie w siebie i to, że każdy ciężką pracą może dojść do swojego celu. To jest taka kropka nad i.